Nie zatrzymuję się, kiedy jestem zmęczony. Zatrzymuję się, kiedy skończę. Jeżeli masz jakąkolwiek wytrzymałość psychiczną, jeśli masz jakikolwiek ułamek samodyscypliny, wygrasz. Za to właśnie kocham Davida. Zero jakiejkolwiek poprawności i mówienie o rzeczach takimi, jakimi są. Spójrz na swoich znajomych. 90% z nich nie ma żadnych ambicji. Idą w stronę balansu, gdyż wtedy uznają, że praca została wykonana. Kłamstwo. Robota do wykonania nigdy się nie kończy, bo właśnie po to zostaliśmy stworzeni. By pchać w kierunku swoich celów, dopóki nie przyjdzie na nas pora. Jeżeli nie stajesz się lepszy, umierasz. To, że zarabiasz 10 tysięcy, masz samochód firmowy i miłego szefa, nie oznacza nic. A może zachłysnąłeś się udanym projektem i wierzysz, że ten stan będzie trwał wiecznie? To twój słaby umysł, który przyjmuje paradygmat tłumu. Kiedy masa mówi, odpoczywaj, już naprawdę wiele osiągnąłeś, on idzie za ich zdaniem. Dlaczego? Bo nienawidzi słyszeć zdań na zasadzie, całkowicie się zmieniłeś. Już w ogóle cię nie poznaję. Widzisz, David mieszkał w jednej z najbogatszych dzielnic amerykańskiego miasta Buffalo. Ale za tą piękną pokrywą w postaci domu i fałszywego uśmiechu jego ojca krył się ludzki dramat. Każdy sądził, że to normalna rodzina. Byli tym, co powszechnie się uwielbia. Mimo tego każdej nocy pracował na wrotkarni swego ojca, który stosował przemoc wobec niego, jego brata oraz mamy. Na następny dzień musiał iść do szkoły udając, że wszystko jest okej. Ale nie było. Ledwo co potrafił pisać, miał problemy z koncentracją, a na końcu kompensował tę stratę jedzeniem, przybierając 136 kg. Jeśli patrzysz w lustro i widzisz otyłą osobę, nie mów sobie, że musisz zrzucić kilka kilogramów. Powiedz sobie prawdę. Stąd zrodziła się potęga Davida. W bólu oraz cierpieniu odnalazł sens, który dał mu motywację, by stać się kimś więcej niż tylko przeciętnym obywatelem tej planety. I nawet jak posłuchasz niektórych kolegów z jego drużyny Seals, to nie wypowiadają się o nim zbyt pozytywnie. Nijaki, bez wyrazu i inne temu podobne epitety. Ale to jest dowód na to, że ten gość jest w 100% prawdziwy. Mimo, że nie był lubiany, naśmiewano się z niego, on nadal robił swoje. To jest pierwsza zasada z jego filozofii, którą chciałbym omówić, a mianowicie wycisz zewnętrzne głosy. Jak sam mówi... Żyjemy w świecie, w którym żyje wielu niepewnych siebie ludzi. Im bardziej są niepewni, tym bardziej hałaśliwi się stają. Ale każdy z nich ukrywa coś, czego bardzo się boi. Dlatego nie możesz pozwolić ludziom wybierającym ścieżkę najmniejszego oporu odciągnąć cię od wybranej przez ciebie ścieżki największego oporu. W internecie znajduje się mnóstwo moralizatorów, którzy ocenią każdy twój ruch, ale jak zacząłbyś spoglądać w ich życie, okazałoby się, że jest maksymalnie nieuporządkowane. Zobacz na tych wszystkich twórców z kanałów komentarzy utrzymujących siebie z cudzych problemów. Mogę postawić naprawdę dużo pieniędzy na to, że każdy z tych gości ma problemy. Bez wyjątku. Depresja, problemy w związku, beznadziejna relacja z jedzeniem itd. Jak patrzę na moich znajomych przedsiębiorców, zawodników, oni nie pozwalają na to, by ktoś wynajmował w ich głowie pokój. Są tak skupieni na osiąganiu, że nic innego ich nie interesuje. Więc jak nudne musi być życie osoby, która wydaje osądy na zasadzie ty jesteś zły, a ty w sumie dobry, bo nie opłaca mi się ciebie krytykować. To jest taplanie się w bagnie, a skoro wielu nie odnajduje w życiu sensu, to bierze kąpielówki i skacze do niego na główkę. Zastanów się, czy konsumuję tego typu treści. Jeżeli tak, to dlaczego to robię? Być może z powodów rozrywkowych. Obiecuję ci, że na świecie jest wiele innych, bardziej fascynujących rzeczy, z których możesz czerpać ogromną frajdę. Jedną z nich jest przekraczanie zdolności umysłu. W swojej głowie masz ustalony pewien limit, na podstawie którego działasz. Co gdybyś powoli zaczął go przekraczać? Okej, moje poprzednie relacje były beznadziejne, więc trzeba zrobić coś, by się w tym ulepszyć. A więc robię research. Okazuje się, że byłem za miły, dałem sobie wejść na głowę, nie zachowałem stoickiej postawy, czy za szybko pozwoliłem, by znajomość poszła do przodu. I w ten sposób masz już 4 rzeczy, nad którymi możesz pracować w wolnej chwili. A jak zaczniesz się w nie zagłębiać, to okaże się, że nie ma już ich tylko 4, a 15. Z tych 15 zrobi się 50. I powiedz mi, dalej sądzisz, że nie masz nic do roboty, więc wybierasz najmniejszą linię oporu? Społeczeństwo kocha się okłamywać, bo w ten sposób nie trzeba wziąć się do roboty. Zresztą świetnie obrazuje to jedna z historyjek o słoniach. Pewien mężczyzna mijał słonie, aż tu nagle coś zwróciło jego uwagę. Zwierzę to było trzymane tylko przez małą linę przywiązaną do ich przedniej nogi. Na pierwszy rzut wydało się to bardzo dziwne. Przecież wystarczy małe pociągnięcie i będą mogły pójść w swoją stronę. A więc mogły uzyskać wolność, ale z jakiegoś powodu nie podejmowały nawet próby. Zdziwiony chłopak podszedł do opiekuna w pobliżu i zadał pytanie, dlaczego one stoją w miejscu.
Widzisz, kiedy są bardzo młode, używamy lin tego samego rozmiaru, aby je związać. Są one na tyle mocne, że to wystarczy, aby je utrzymać. Następnie przyzwyczają się do tego stanu rzeczy, a gdy dorastają, kształtują w sobie postawę na zasadzie: to i tak nic nie zmieni. Żyją w przekonaniu, że uprząż jest za mocna, więc nigdy nie próbują się uwolnić. Czy ty czasem nie żyjesz na takiej uprzęży, gdzie schemat z dzieciństwa blokuje twój dalszy wzrost? A skończyłem studia, więc teraz czas na podróże, dobrą zabawę i imprezy. To jest częsty błąd, który popełniają młodzi ludzie. Nie zrobiłeś nic, by odpoczywać. Nie zasłużyłeś na to, by pojechać do uzdrowiska w Pcimiu Dolnym, a co dopiero kierować się w stronę dalszych destynacji. Pewnie zaraz znajdzie się ktoś, kto powie: z młodości trzeba korzystać. To jest ten stary schemat, który trzyma ludzi w mentalnej biedzie, a na końcu lądują w wyścigu szczurów, które myślą dokładnie tak samo. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo sam jestem młody i mogę zrobić porównanie między sobą oraz rówieśnikami. Presja w kierunku celów sprawiła, że naprawdę czuję, że żyję. Przestałem łudzić się, że politycy coś zmienią, że rodzina da mi pieniądze, że kolega pomoże mi w rozwoju biznesu czy cokolwiek innego. Przestań uciekać od wzięcia się do roboty, od znalezienia czegoś, co sprawi, że będziesz wybitny. Zresztą sam David mówi: bądź więcej niż zmotywowany, bądź więcej niż napędzony. Stań się zafascynowany do tego stopnia, iż ludzie pomyślą, że jesteś wariatem. Olać pogodę, żywioły, porę dnia, lokalizację, okazję, alergię, punkt na mapie i tym podobne. Kiedy jesteś w tym na serio, twój umysł nie ma żadnych wymówek. Ostatnio pod jednym z moich postów dostałem ciekawy komentarz, a z racji, że odnosi się również do Gogginsa, postanowiłem go omówić. Cytuję. To, że na przykład David Goggins lub Elon Musk ucieka przed swoimi emocjami, na przykład w pracoholizm, nie oznacza, że ci ludzie są szczęśliwi. Sukces nie oznacza zawsze pieniędzy, sukces oznacza tylko i wyłącznie szczęście, a szczęście nie równa się sukces. Jestem w top 10 ludzi w Polsce, w swojej niszy zarobiłem w 2,5 roku już ponad ćwierć miliona, dla porównania najlepsi zarobili 600 tysięcy w 6-7 lat. I co? Momentami byłem tak samo nieszczęśliwy jak wtedy, gdy budziłem się na kacu. Szczęście odnalazłem w akceptacji każdej emocji i nagle zamiast chęci zarobienia na przykład bańki, przyszła chęć dwutygodniowego wypadu na pustynię. Drogi widzu, Goggins często opowiada o konieczności stawienia czoła swoim wewnętrznym demonom i dążeniu do wewnętrznej doskonałości. To, co ty nazywasz pracoholizmem, ja nazywam obsesją. Twoje wcześniejsze problemy nie wynikały z tego, że ciężko pracowałeś i dążyłeś do pieniędzy. To, że byłeś nieszczęśliwy z tego stanu, jest wynikiem nieprzepracowanych wewnętrznych problemów. One nie mają nic wspólnego z dążeniem do bycia wybitnym. Żeby było jasne, sam sprzeciwiam się kulturze konsumpcjonizmu. Jednak zauważ, że sam piszesz, iż szczęście odnalazłeś w akceptacji każdej emocji. Skoro tak, to dlaczego czułeś się źle, gdy zarobiłeś ponad ćwierć miliona? Nie znam ciebie, więc nie jestem w stanie postawić dokładnej diagnozy. Wszak zastanów się, czy te wypady na pustynię to nie forma ucieczki przed przyszłymi lub przeszłymi demonami. One mają gdzieś jak mocno przejść do przodu. Interesuje ich tylko wpłynięcie na twój wewnętrzny stan. Popatrz na mnie. Kiedy odnalazłem głębokie poczucie sensu, zacząłem iść na otwartą wymianę z problemami, czuję się naprawdę świetnie. Bardzo dużo pracuję, trenuję i nie mam żadnej potrzeby balansu. Zrezygnowałem całkowicie z alkoholu, nie zażywam żadnych psychostymulantów, jednym słowem jestem w najlepszej formie psychofizycznej. Czy są rzeczy, które mogą to zmienić? Na pewno, ale jestem przekonany, że nie będzie to kompulsywna potrzeba przyjemności czy wyrwania się od pracy, bo nie daję sobie rady z tym, co dzieje się wokół mnie. Mimo wszystko trzymam za ciebie kciuki i lecisz po swoje. Numer 2. Nie czekaj na słowo przepraszam. David mówi tak. Być może czujesz się przez kogoś skrzywdzony, być może czekasz na przyznanie się do winy lub przeprosiny, aby móc iść naprzód. Ale z przykrością muszę powiedzieć, że przeprosiny to łzawe wyznanie, o którym marzyłeś, nigdy nie nadejdzie. Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz nikogo innego, by uwolnić się od traumy. Możesz to zrobić samodzielnie. Zdarza mi się dostać wiadomości od mężczyzn, którzy mają problemy w związku i to, co zauważam, to, że większość z nich czeka, aż ich partnerka powie: tak, popełniłam błąd. Pytanie brzmi: po co? Jeżeli ktoś nie potrafi przyznać się, że zrobił coś źle, masz idealne potwierdzenie tego, że czas iść naprzód. Przestań czekać, prosić się, obrażać, tylko grzecznie powiedz: słuchaj, nie dogadujemy się, więc pójdźmy w swoją stronę. A być może masz nadzieję, że twoi rodzice zreflektują się nad swoim zachowaniem sprzed 10 lat. Odpuść. Oczekiwania wobec ludzi powodują jeszcze większe problemy, bo one nie przestają narastać. Sprawa wygląda tak samo w przypadku mężczyzn, którzy próbują wracać do swoich byłych kobiet. Być może zaczęła już żyć na nowo, a ty dalej wierzysz, że przyjdzie do niej refleksja:
dobra, w sumie to do niego wrócę. Taka postawa powoduje, że A. tym bardziej nie masz co liczyć na ponowną relację i B. cofasz całe swoje życie do tyłu. Kiedy kończy się pewien etap, ta osoba przestaje istnieć. To brzmi strasznie, ale nie masz innego wyboru. Kiedy słyszę chłopaków, którzy mówią, na zawsze będziesz w moim sercu. Nawet jak rozstaniemy się, będę cię wspierać. Zostaniemy przyjaciółmi. Wiem, że oni nadal są głęboko zakorzenieni w tej relacji. Boją się powiedzieć, to koniec, więc tworzą jakieś patetyczne teksty nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Zachowuje się jak głęboko uzależniona osoba, która nie potrafi przeżyć dnia bez kolejnej dawki. I nie da się ukryć, że działa to na podobnej zasadzie. Przywiązujesz pewien poziom dopaminy do danej relacji, a w momencie, gdy ci się go zabiera, wpadasz w szał lub agonię. Więc pierwszym krokiem wyjścia z takiego stanu jest uświadomienie, hej, mam problem, dopóki nie odetnę się od bodźca, będę nadal cierpiał. Następnie zamieniasz ten bodziec na coś, co daje ci poczucie sensu. I po trzecie, stajesz się w tym najlepszy, jak tylko potrafisz. Możesz tłumić to czasem, ale prawda jest taka, że nadal będziesz żył z nadzieją, a co gdyby? Chcemy się jej pozbyć. Nie ma gdyby. Jest pustka, więc naszym zadaniem jest ją wypełnić. Numer 3. Podejmuj malutkie kroki. Wszyscy potrzebujemy małych iskier, małych osiągnięć w naszym życiu, aby napędzać te duże. Ponieważ to małe iskry, które rozpalają małe pożary, ostatecznie budują wystarczająco dużo ciepła, aby spalić cały las. Nie masz ochoty ćwiczyć, bo czujesz ból? Przypomnij sobie, jak źle się czułeś, gdy dostałeś kosza. Nie chce ci się wziąć do roboty? Zadaj sobie pytanie, czy chcesz wracać do tego stanu, co wcześniej. Wszyscy cierpimy, mierzymy się z bólem, ale to, co nas różni, to jak na niego zareagujemy. I te wydawałoby się mało znaczące wspomnienia mogą obudzić w nas prawdziwego potwora. Pamiętanie o tym, przez co przeszedłeś i jak to wzmocniło twój sposób myślenia, może wyciągnąć cię z negatywnej pętli mózgu i pomóc ci ominąć te słabe, jednosekundowe impulsy do poddania się, a to pozwoli ci pokonać przeszkody na twojej drodze. Wszystko w życiu jest grą umysłu. Ilekroć dajemy się porwać życiowym dramatom, dużym i małym, zapominamy, że bez względu na to, jak silny jest ból, bez względu na to, jak wstrząsająca jest sytuacja, wszystkie złe rzeczy w końcu się kończą. A teraz wyobraź sobie, że większość ludzi, których spotykasz na ulicy, przegrywają tę walkę. Co oznacza, że nie masz żadnej konkurencji na drodze do stania się wybitnym. Te osoby, które bezrefleksyjnie podziwiamy, czy których tak się boimy, same padają na kolana i nie widzą żadnych perspektyw na przyszłość. Ale kiedy masz twardy, stoicki umysł mówiący, nie zgadzam się na beznadziejne życie, nie zgadzam się na toksyczne związki, nie zgadzam się na to, by kierowały mną emocje, zyskujesz taktyczną przewagę, której nie da się przebić niczym, co materialne. Numer 4. Użyj dodatkowych 60%. Niezależnie od tego, czym się zajmujesz, nigdy nie dajesz z siebie pełnej mocy. W praktyce większość z nas poddaje się, gdy dajemy z siebie tylko około 40% naszego maksymalnego wysiłku. Co oznacza, że nawet jeżeli myślisz, że skończyłeś, to nadal stoisz w miejscu. Goggins mówi tak. W naszych mózgach istnieje limiter, tak jak istnieje regulator w samochodzie. Samochód może mówić 130, ale jeśli umieścimy w nim regulator, będzie jechał tylko 100. To samo robimy z naszymi mózgami. Urodziłem się z ograniczonymi horyzontami. Urodziłem się po drugiej stronie barykady, nigdy nie sądząc, że mogę być kimkolwiek. Więc swoim własnym limiterem byłem ja sam. A kiedy go zdejmiesz, masz nieograniczone horyzonty. Żebyś lepiej to zrozumiał, podajmy przykład. Załóżmy, że wyszedłeś pobiegać i nagle czujesz, że już ci się nie chce. To jest ta słaba część w umyśle, która mówi, już nie możesz. Ale to perfidny kłamca. Nie chcę ci wspomnieć o tym, że masz przed sobą jeszcze 60%. Co robisz z osobą, która wiesz, że cię oszukuje? Wywalasz ją ze swojego życia i ucinasz taką relację. Tak samo jest z tym głosem. Powiedz mu, zrobię to, co mi się podoba, bo to ja tu rządzę. Masz wątpliwości co do tego, czy wykonać jakiś krok? Zrobię to, co mi się podoba, bo ja tu rządzę. W twojej głowie kotłują się głosy na zasadzie, jestem już wykończony psychicznie, nie daję rady, życie mnie przytłacza, będę robił to, co wiem, że muszę. Nie urodziłem się po to, by poddawać się okolicznościom. Za każdym razem, kiedy tworzę film na YouTubie, nie wmawiam sobie, o Boże, znowu trzeba przejść przez cały proces, przygotować scenariusz, zmontować dźwięk, muzykę, obrazki. Jestem tym podekscytowany, bo wiem, że robię rzecz, która jest ważna społecznie. Chcę, żeby było ciężko. Chcę spotykać się z krytyką. Chcę wystawiać się na opinie krytykujące mnie, moją postawę czy wygląd.
bo to sprawia, że jestem silniejszy, a dzięki temu mogę pchać ten wózek jeszcze mocniej. Zdałem sobie sprawę, że kiedy odpuszczam, nie wpływam tylko na siebie. Wpływam na całą moją rodzinę. Masz być inspiracją, tą jednostką, która pracuje, kiedy każdemu się nie chce. Która biega jak pada deszcz, która zamiast bekać na fotelu, wstaje i robi swoje. Zresztą idealnie podsumowuje to główna postać dzisiejszego odcinka. Być może mówię to do ciebie w kwietniu i spodziewałeś się ładnej pogody, a tu nagle 10 stopni. No i co z tego? Może gdzieś było zbyt gorąco, więc możesz mieć ból gardła. No i co z tego? Więc walka jest prawdziwa. Nigdy nie jest łatwiej. Musisz stać się twardszy. Wczoraj pobiłem swój rekord w bieganiu. Miałem życiówkę. No i co z tego? Więc nikogo nie obchodzi, co zrobiłeś wczoraj. Jestem inspiracją dla tych, którzy chcą stać się lepsi. Nigdy dla tych, którzy chcą pozostać tacy sami. Numer 5. I tak będziesz cierpiał. Prędzej czy później zetkniesz się ze ścianą. Aby istnieć na tym świecie, musimy zmagać się z upokorzeniem, złamanymi sercami, smutkiem czy stratą. Taka jest po prostu nasza natura. Możesz być najlepszy w swojej dziedzinie, sięgnąć po każdą rzecz, która była do zdobycia i wiesz co? Nawet tam znajdziesz ciemność. Ciemność ma gdzieś, jakim samochodem jeździsz, jak duży masz dom, czy jak drogie ciuchy posiadasz. Dlatego zanim dojdziesz do takiego momentu, musisz zadać sobie jedno pytanie. Dlaczego? Kiedy go nie znajdziesz, będziesz w potężnych tarapatach. Świetnie ujął to David. Pewien młody człowiek pracuje ze swoim doradcą, próbując znaleźć swoje dlaczego. Napisał do mnie maila, chcąc poznać moją opinię. Próba znalezienia swojego dlaczego to kolejny sposób na zwlekanie z podejmowaniem cholernych działań. Więc pytanie nie kończy się na dlaczego, ale zaczyna się od dlaczego. Dlaczego chcę być w lepszej formie? Dlaczego chcesz być lepszym uczniem? Dlaczego chcę odnosić większe sukcesy? Więc to jest coś, co ja mogę powiedzieć. A twój doradca już nie, bo byś go zwolnił. Prawdopodobnie nie możesz znaleźć swojej drogi, bo jesteś leniwy. A może masz zero jakiejkolwiek ambicji. Niezależnie od tego musisz iść naprzód i ją znaleźć. A jeżeli sądzisz, że to nie jest konieczne, to poczekaj, aż demon powie: sprawdzam, ale wtedy może być już trochę za późno. Ta stoicka rutyna może całkowicie zmienić twoje życie. Klikaj tutaj i do zobaczenia.